MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Widzowie, witamy wszystkich. Razem ze mną Marek Jówko, nie Jówko. Siema. Jotko? No weź powiedz Jotko. Wszyscy czekają. Czemu Jotko? Jotko to jest taki zawodnik, wiesz? MMA. Ja pisywałem wykop i rzeczywiście, jak pisałem omyl, nie wyskoczył. Ale to jest kot. No kot. Kocur. Kocur. Walczy w UFC. A ja... Walczył chyba, nie wiem, czy znaczy walczy. A ja w KFC? Nawet nie w KFC, ale słuchaj. Ale powiedziałeś, że widzowie lubią nasze wywiady. No bo fajnie się klika, fajnie tam są komentarze, ale ostatnio powiedzieli... widzowie sobie zadawali pytanie. Ja tylko zacytuję. Czy jesteś z pełna rozumu po naszym ostatnim wywiadzie? Bo Marku, powiem ci szczerze, tak gubiłeś wątki. Ja ci zadaję pytanie, a ty, ja nie wiem o czym. No dobra. O grzybach. To wszyscy chcą zapytać, pytają, ciebie też, jak się dostać do frików. Bądźcie no. Tak jak Jotko. Nienormalni. Coś w tym jest, no nie? Bądźcie nienormalni, niestandardowi, nieszablonowi. Bądźcie jacyś. Powtarzamy to do znudzenia. Także tekst na liścia to za mało. To musi być coś. Także ogólnie. No. Słuchaj, ale powiem ci szczerze, zespół to masz, wiesz. No trudny, bo... powiem tak, jeden i drugi może to powiedzieć, trudne się wylosowało, ale no i słuchaj, no i też wylosowaliście ciężkich przeciwników. Ale to jest taka gadka motywacyjna, żeby mnie dobić, rozumiem. Nie, ja właśnie ci motywuję, jazda, jedziesz. Zamiast pocałować w czółko, Marek, będzie dobrze, Jówko, będziesz bity. Marek, a właśnie ile ty masz lat? 49. Tak? To tyle co Jóźwiak. Młodszy jesteś od Pawła Jóźwiaka, ale jaja, powiem mu to. Serio, Media Day, bo nie pytasz, to ja sam powiem. Media Day, mówię, no mniej więcej ja bym chciałbym wiedzieć, no, a to tak, okej, okay, dobra, wiemy. To luźna gadka u mnie jest, nie? Ale, no, ale to wcale nie wyprowadza mnie, a może inaczej, a zobacz, a co myślisz o rzucaniu butami, jak są ten, bo jest rydziasty. Rzucał butem? No, a później go ochrona w końcu. Miałem tylko, że na glebie leżał. No ale ochrona dzisiaj... Szacun, ale to sam szef ochrony rzucił się normalnie z pazurem, normalnie wskoczył. No najwyższa pora, słuchaj, nie? Ale spierdolnęło. A wszyscy, what the fuck? DS Focus. Mają pazura. To jest jeszcze nieodkryty, nieoszlifowany pazur. Gdzie on jest? Tu. Tu jest. Zobaczcie, moi drodzy. Tylko to jest tak, że czasem pracownicy może za bardzo się nie wczuwają w rolę. Ale to słyszałem, nie słyszałem. Cisza, cisza. Jeb, tak jak... A mówiłeś o UFC, KFC? O właśnie, to idzie ten człowiek. To idzie ten człowiek. Nie, możesz... Staszek. A co ten człowiek zrobił? Kurczę, mówią, że ochrona, jakbyś w kadr spojrzał tam. Mówią, że ochrona słabo działa. Jakżeś dzisiaj, sorry, pierdolną zawodnikiem o ziemię, jeb aż było. Czyli piękne było. Za dużo w nim energii było. No. Ty, ale serio, tak że nie było łatwo. No ja nie było łatwo, dużo siły miał. Serio? To fakt. Ale patrz, tak, nic tak. Nie brał na trzy... A sprawdzałeś, czy nic nie brał? Aha, ale kurczę... Ja nie wiem, też wiesz, nie wiem, no mówię, nie możemy wiedzieć. Jak opętanego czy wariata bierzesz, to i trzech, i czterech. Nie, no dużo siły miał, to potwierdzam, tak. To... Dla przyszłych Freak Fighterów, z tym panem nie zadzieramy. Z tym panem nie zadzieramy. Nie no, jego zadaniem jest kontuzjować, jego zadaniem jest obezwładnić w sposób taki, że mu się nic nie stanie. O, dokładnie. Ale... Obezwładnić tak, żeby nic się nie stało zawodnikowi. Ale właśnie idę sprawdzić, czy mu się nic nie stało, bo podobno coś z nosem, więc... Coś z nosem? Tak, tak. Dobra, tak, to więc... powiem... Tak. Dobra. No trudno, znajdą kogoś innego sobie. To jest ten... jak to się mówi, ta gwiazda tylnego, drugiego, trzeciego, piątego planu. Ale jak walnął o ziemię... Drugiego planu. Generalnie... Chodź trochę bliżej, co? O. Widać cię. Pytanie? No coś mówiłeś. Nic, pytanie. Pytanie jest kolejne takie, Marku. Czy ty czujesz, że jutro możesz wygrać turniej gladiatorów? Że to twoja ręka będzie w górze? Plan taki to jest, żeby w ogóle przejść do tego, do półfinału. Drugiego etapu. Do drugiego... Nazwijmy to tak, bezpiecznie będzie. Bo ja też nie wiem, czy to półfinał, czy półfinał chyba, no. Drugi etap. Strasznie mnie rozprasza tutaj. Dziennikarka. Czarne działa. Czarne działa. Znaczy, liczę na to, że jutro czarne nie zadziała, że nie zaskoczy, że nie może inaczej. Widzowie, jesteśmy z powrotem. Nic się nie dzieje. Wątek. Wątek. No. Drugi etap.
Drugi etap chciałbym, właśnie skończyłem, bo znowu patrzymy na czarne. Mam nadzieję, że czarne nie zatrybi i chociaż ułamek sekundy spóźni się, albo na przykład wyeliminuje swojego partnera, Drydziastego, bo z nim jest naprawdę konflikt. Rzucił dzisiaj butem, nie, Robalini odwalił krzywą akcję, obalił. Robalini obala. Generalnie liczę, że jakieś będę miał swoje 31 sekund, bo ostatnio niech będzie 40. No. Dobrze, no musi być. 31 było? No. A nie 30? Szkoda mi Cichego, ale dzisiaj Cichy, ładne zdjęcie. Widziałeś? Route 66. No, na 36. Tak się buduje legendę. Tak się bawi za hajs z Marka Jówko, z walki. No, tak no. Przykro to brzmi, ale rzeczywiście. Tak, ale widziałeś, taka fotka, on jest taki, no. Może chciałem napisać, że jesteś taki mały podług tej wielkiej, długiej trasy, ale nie, piękna taka, wiesz. Baw się, Michał. Odmówiłeś dzisiaj wywiadu mojemu bratu, widziałem. Słyszałem, takie mi słuchy doszły. To jest tak, sorry, a teraz było miło, a teraz jadę, kurwa. To jest tak, jak człowiek się chce skupić, łażę za tobie te prostytutki, reportery, za przeproszeniem. Nie, ale czekaj. Nie, ale mam nadzieję, że nie mówisz o tym człowieku za kamerą, ale tak? Ja się chcę skupić, wiesz. Ale dobrze, ale człowieku, ale wasz słowa. Rozumiem, ale patrz. Czyli? Patrz. Mam nadzieję, że nie mówisz o tej osobie. Nie, chodzi o to, że ja się chcę skupić. A wiesz, jak to jest? No. Marek daj, sraj i cię się ciągnie. I to wygląda chujowo, ale ja wiem, że trzeba, ale to jest tak, jak na przykład, kiedy prowadzę panel, patrzy się, już wywiadu nie będzie. Udzielam wywiadów, nie jestem w stanie prowadzić wywiadów. Kiedy mam walkę, nie jestem w stanie łażą. Zrób zdjęcie. Wiesz, jak wygląda słabe zdjęcie? Jak wygląda dobre zdjęcie? A słabe? I chciałbyś mieć... Wiesz, co chodzi? W tym sensie, że zrozumcie, że łażenie, daj jeszcze tu, daj jeszcze tam. A gdzie ja mam czas, żeby połazić, popatrzeć, jak ostatnio, że pogoniłem kogoś z federacji wysoko postawionego, bo łaził za mną, przeczytaj sponsorów. No chłopie, jak... No sorry, wiesz. No dobrze, ale z tych słów mam nadzieję, że się wycofujesz. Nie, wycofuję się. Chodzi o to... Teraz nie pogadamy. Jeżeli ktoś ma content, którym łażą za tobą... Może inaczej, ścianka jest od wywiadów, a i żeby tam nie, to trzeba będzie zmienić, wiesz, o co chodzi. Żeby to był porządek, o, idzie zawodniczka, o, ale kurczę, chciałbym być lany przez nią. Z Wrolem. Nie, ale 18 lat skończone, także z taką chętnie w dosiadzie. No, a fajne kapciochy, takie zarośnięte, takie, i też czarne. O, idzie człowiek ode mnie z białej, a on się do mnie nie przyznaje. Zbij pionę. Powiedz, z jednego miasta jesteś? Tak. Ja jestem z wioski, ty jesteś z Białej konkretnie? Bo ja z wiosek okolicznych. Czy już nie chcesz chodzić dokładnie? Mów dokładnie, ja z samej Białej. Ja z Czosnówki, dokładnie. Czosnówka, no to tak przy lotnisku. Przy samym Białej, tam gdzie lotnisko było. Lotnisko, wiesz. Generalnie, no to ja tu na Sidorskiej, wiesz. Na Sidorskiej, to ja chodziłem do szkoły, do czwórki. Czwórka gimnazjum, piątka podstawówka, teraz jak to połączyli, to nie wiem jaki ma numer. Na koło PKS, koło PKP. Dobra, nie? Krótko, jakie masz szanse z Jóźwiakiem i nie czaruj. Tak, całkowicie szczerze. Mów tak jak tutaj, bo chłopaki, wiesz. 85%. 85%. Tak, na zwycięstwo. A jak oczywiście. Dostaniesz na dziurę, to powiesz, że dałeś dupy. No to nie, w tych 15 to uwzględnił, nie? Ej, bo za tym o co ci chodzi? Ale podmieniam. Ty to każdego przypierdala. No, nie, do mnie nie jest. No jak nie? Jak nie? Tapczam. Za sam tapczam już w mordę powinienem dostać. Ładuj go stary. Nie. Podbij. Ładuj go. Dobra. Ty można to zaliczyć jako wywiad. Nie, można. Ale zaraz nagramy drugi. Wiesz jak nazwał reporterów? Prostytutkami. Gdzie sam? Nie wszyscy. Gdzie sam robi wywiady. Oj, czyli ale też jesteś, to jest też jesteś prostytutką, gorzej, czy nie? Bo robię to za pieniądze. Nazwijcie to. Ja mam sam szkolej w sensie. Dobrze. No to już teraz nagramy. Dobra, no to my kończymy i teraz chodzi Jabłczyn. Finito. Nara.